25. Biesiada Patriotyczna w Libiążu. Tradycyjnie już po raz 25. odbyła się Libiąska Biesiada Patriotyczna pod honorowym patronatem starosty Chrzanowskiego i burmistrza Libiąża. W uroczystości wzięło udział 900 mieszkańców Libiąża i powiatu Chrzanowskiego. Powiat Chrzanowski przekazał wsparcie finansowe na organizację tej wyjątkowej imprezy, która w tym roku odbyła się pod hasłem 25 lat wspólnego biesiadowania patriotycznego w Libiążu. Na wydarzenie mieszkańców Libiąża i powiatu Chrzanowskiego zaprosiło Stowarzyszenie Muzyków Canticum Canticorum pod batutą Piotra Ciuły. Moi drodzy, to bardzo, bardzo piękne, że jesteśmy tutaj razem, aby uczcić to święto. W tym momencie oddamy hołd i cześć tym, którzy, tym wielkim ludziom, którzy pomogli, aby nasza ojczyzna odzyskała niepodległość. To Józef Piłsudski, Dmowski, Korfanty, to wiele osób, które po prostu przyczynili się do tego, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. I zawsze, szanowni państwo, tym biesiadom towarzyszy radość, uśmiech, szacunek, duma. I za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że mogę być częścią tego dnia, tego wydarzenia, tego świętowania w sposób naprawdę unikalny na skalę kraju, ponieważ ta biesiada była jedną chyba z pierwszych, o ile nie pierwszą. To tutaj wszystko się zaczęło. Ta biesiada pokazuje, jak w sposób godny, radosny świętować. I za to serdecznie wszystkim dziękuję. I tego tak naprawdę też życzę na dzień dzisiejszy, żebyśmy wspólnie, bez właśnie żadnych podziałów, pomimo tego, że mamy różne poglądy, ale z pełnym szacunkiem, żebyśmy spędzili godnie i z honorem ten dzień. I ten czas świętowania 105. rocznicy naszej niepodległości też powinien być dla nas taką refleksją, żeby się czasami nie obudzić za późno. Jest wiele analogii do pewnie też ostatnich lat, ale warto, abyśmy posłuchali naszego suwerena, który opowiedział się za tym, za współpracą, za wolnością. Walczmy o tą wolność, niepodległość w codziennej naszej pracy, pokazując siłę ekonomiczną naszych wspólnot lokalnych, naszych samorządów, całego kraju. Przy okazji wydarzenia zapytaliśmy uczestników biesiady, czym dla nich jest współczesny patriotyzm. Nie wiem, czy współczesny, ale patriotyzm to kojarzy mi się z miłością do ojczyzny. W dzisiejszych czasach na pewno obchodzenie takiego święta 11 listopada razem z rodziną, pielęgnowanie tradycji, mówienie o tym, co, jak walczyliśmy kiedyś o wolność, żeby dzieci pamiętały. Patriotyzm, no po prostu, żeby była wolność, żeby była cały czas niepodległość, pokój w świecie. Jak nasi rodzice, dziadowie walczyli o naszą wolność, no to my też tak chcemy właśnie w ten sposób uczcić tą 11 listopada. No myślę, że współczesny patriotyzm, tak jak nas starszych, to przede wszystkim trzeba przekazywać młodszemu pokoleniu wszystkie nasze tradycje, rocznice, święta, jakie mamy w Polsce, zwłaszcza te ważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na naszą historię. My jako straż to uczestniczymy we wszystkich właściwie takich uroczystościach. Jest i nasz sztandar przeciwsztandarowy, pomagamy w organizacji takich imprez. No, po prostu trzeba dbać i pamiętać o tym, co się wydarzyło dobrego, złego też trzeba pamiętać, co się wydarzyło w naszym kraju. To, żeby czcić tą niepodległość, o którą walczyli nasi dziadowie, pradziadowie i oby to trwało jak najdłużej, żeby Polska istniała, żeby nie zginęła z mapy, tak jak to po wstecz do tyłu lata było zrobione. Czas pracy, czas biesiadowania, troska o kraj. Pamiętamy, że w XVIII wieku Polska, będąc potęgą, utraciła niepodległość, którą odzyskała po 123 latach i musimy dbać, aby sytuacja się nie powtórzyła. Wiemy, jaka jest sytuacja na naszych granicach, co się dzieje w świecie. Wiemy, że niestety w Polsce też są, prawda, podziały, nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Musimy być solidarni, uczciwi
i myśleć nie tylko o sobie, ale o wspólnym naszym dobru, jaką jest Polska, nasza ukochana ojczyzna.